Czwarty rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan, ponieważ rozdział się zaczyna od a poza tym, to jeszcze 13 wiersz z poprzedniego rozdziału. Aby serca wasze były utwierdzone bez nagany świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi Jego świętymi. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie z namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego. Jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. To zresztą czynicie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy was, bracia, żebyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. List do Tesaloniczan jest skierowany do tych wierzących, którzy zgromadzali się w Tesalonice. Inna nazwa tej miejscowości to Saloniki, a jeszcze inna nazwa to Sołuni. Z Sołunia pochodzili między innymi pierwsi misjonarze, którzy byli wysłani na tereny Słowian, ponieważ na terenie Sołunia, czyli Tesalonik, było tak dużo Słowian, że ci bracia Cyryl i Metody zamieszkali właśnie tam, doskonale znali język Słowian, między innymi język, którym wtedy posługiwali się nasi pradziadowie Polacy, Polanie. Gdyż to był wtedy na tyle podobny język,
nie było tych wszystkich różnych późniejszych historycznych barier, że starczało do komunikacji. Więc możemy powiedzieć w pewnym sensie, że jest to list, który, jeśli byśmy patrzyli na ziemskie narody, jest kierowany do grupy wierzących, która nie była już Grekami, nie była już Rzymianami, nie była już Hebrajczykami, lecz właśnie pochodziła w dużej mierze z tych narodów, które później wbiły się w kontynent europejski i zaczęły się pojawiać wpływy właśnie Słowian, w tym rodzina, ta rodzina pogan, do której my należymy, czyli właśnie wszystkie narody słowiańskie, czy to południowi Słowianie, czy zachodni Słowianie, czy wschodni Słowianie, czy centralni Słowianie, czy północny Słowianie. I do tych właśnie ludzi bardzo podobnych do nas Paweł kieruje tą usługę. I zwraca uwagę, że serca nasze mają być utwierdzone. Dlatego, że serce ma tendencję do tego, żeby się trząść ze strachu, czy z emocji, czy z innych powodów. I mają one być stabilne w przypadku chrześcijan. Nie mają być unoszone lada wiatrem nauki, nie mają być unoszone lada wiatrem emocji, gdyż Bóg dał nam ducha trzeźwości i takiego jasnego osądu. I ten duch powoduje, że jeśli będziemy się nim kierować, to te serca będą utwierdzone, stabilne. Zwraca tutaj też uwagę Paweł, że mają być bez nagany. Dlatego, że jakiekolwiek ciągoty w kierunku różnego rodzaju pożądliwości właśnie szarpią sercem. Serce staje się niespokojne. Jeśli mamy ugruntowane na Panu Jezusie swoje myśli, kierujemy tylko na Niego wzrok, kiedy udaje nam się zapomnieć o wszystkich innych ciągotach, tylko właśnie mieć Jego w centrum, to wtedy to serce staje się spokojne. W innym miejscu wręcz jest powiedziane, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie myśli naszych i serc naszych i myśli naszych w Chrystusie Jezusie. Dlatego, że ten pokój właśnie wynika z tego, że z Księciem Pokoju mamy styczność z Panem Jezusem. I tylko On może dać pokój. Izajasz z kolei kilkakrotnie powtarza, że nie mają pokoju bezbożnicy. Są jak zburzone fale. Tak właśnie się dzieje, jeżeli to, co Słowo Boże uznaje za naganne, dopuszczamy do swojego życia. Wtedy jest to źródło niepokoju. Świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym to również jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że jesteśmy oddzieleni. Nie jesteśmy wymieszani z tym światem w kwestiach światopoglądowych, czy w kwestiach moralnych, czy w kwestiach codziennego sposobu działania, tylko świętość to jest oddzielenie. Pamiętaj, abyś dzień sabatni święcił, było w Starym Przymierzu i było to powiedziane, że ten dzień miał być oddzielony od pozostałych dni. Święcenie to jest wyodrębnienie z jakiejś całości. Nawet w codziennym języku, gdy mówimy, że chcę coś poświęcić, to nie chodzi o to, że to się pokropi wodą z jakiegoś kropidła, tylko chodzi o to, że chcemy to oddzielić, wyodrębnić od jakiejś całości. I ta nasza pozycja oddzielenia od tego świata, który ginie,
jest tylko możliwa przed Bogiem i Ojcem naszym. I ma trwać aż do czasu, kiedy Pan Jezus nasz przyjdzie, Pan Jezus Chrystus przyjdzie ze wszystkimi świętymi Jego. Pan Jezus Chrystus przyjdzie kiedyś, być może dziś, być może stanie się to jeszcze w trakcie, gdy rozważamy te słowa, bo jest powiedziane, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce. I opis tego znajduje się w dalszych częściach 4 rozdziału, jak to się odbędzie, że przyjdzie ze wszystkimi Jego świętymi. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu. Tu jest powiedziane, że mamy podobać się Bogu. Nie jest prawdą, że mamy się podobać komukolwiek innemu. Mamy się podobać Bogu. Czyli jeśli coś robimy w swoim życiu, to jeśli robimy to jako chrześcijanie, jako wierzący, to powinno to być w celu podobania się Bogu. Jedna rzecz to jest nasze stanowisko w Chrystusie, nasza pozycja, gdzie Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie nasze grzechy, wziął na siebie nasze winy i to na Nim odbył się sąd, a my, jako usprawiedliwieni w Chrystusie, mamy przypisaną Jego świętość. I mamy już w ten sposób pozycję w niebie, bo tak mówi list do Efezjan, że jesteśmy nawet osadzeni w okręgach niebieskich. Tam się już znajdujemy, tam jest nasze miejsce. I skoro tak, to ze względu na to, co Chrystus wykonał, już się podobamy Bogu. Natomiast czym innym jest praktyczne urzeczywistnianie tego, co już mamy w Chrystusie. Praktyczne urzeczywistnianie w codziennym życiu tego, co jest wolą Bożą, czyli uświęcenie nasze. To jest możliwe tylko i wyłącznie przez Ducha Świętego mieszkającego w nas. Jeśli ktoś uwierzył w Pana Jezusa w tym momencie, gdy pokutował, Duch Święty zaczyna w takiej osobie mieszkać. Jest taki człowiek przez Ducha Świętego włączany albo ochrzczony w ciało Chrystusowe, czyli w Kościół, ale też indywidualnie sam też staje się w tym momencie świątynią Bożą. Czyli jesteśmy zbiorowo, jako wszyscy wierzący na świecie, świątynią Bożą, ale też każdy z nas poszczególnie, każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, staje się świątynią Bożą. I ta świątynia ma cel taki, żeby uwielbiać Boga w duchu i prawdzie. I Paweł tu podkreśla, że ci wierzący tak robią, jak należy. A mimo to napomina ich, żeby jeszcze bardziej obfitowali. To też jest nauka dla nas, jak przyjmować napomnienia. To, że ktoś nas napomina, nie znaczy, że kwestionuje to, że daną rzecz robimy. Paweł tutaj napomina ich za coś, co oni i tak robią, a napomina ich w tym kierunku, żeby jeszcze bardziej obfitowali. Więc jeżeli usłyszysz od brata, żebyś kierował swoje oczy na Pana Jezusa, to nie znaczy, że ten brat czy siostra kwestionuje to, że nie kierujesz, tylko chodzi o to, żebyś jeszcze bardziej w tym obfitował. Nie obrażaj się na napomnienie, bo napomnienie to nie jest przyłapanie kogoś na upadku. O tym mówi Galacjan 6 rozdział. Bracia, jeśli ktoś zostanie przyłapany na
upadku idźcie i napominajcie go w duchu łagodności. Bo tam też jest napomnienie. Ale tu chodzi o takie codzienne napomnienie, które właśnie jest związane z tym, żeby jeszcze bardziej obfitowali. Jak podlewamy ogród, to nie dlatego, że już rośliny uschły, tylko dlatego, że wiemy, że jeśli nie będziemy co jakiś czas dostarczać im wody, jeśli za rzadko są opady, to one uschną. I podlewamy rośliny, które są w całkiem niezłym stanie. Jeśli one już są w stanie agonalnym, to na podlewanie może być już za późno. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Apostołowie przez słowo głoszone do wierzących przekazali coś, co tutaj jest określane jako przykazania. I jedną cechą tych przykazań jest to, że one nakierowują na wolę Bożą, a ta wola Boża to jest właśnie uświęcenie wasze. Uświęcenie, czyli to oddzielenie dla Boga. Albo tak jak w Dziejach Apostolskich padło, ratujcie się z tego rodu przewrotnego do tych, którzy słuchali Ewangelii, żeby dali się ochrzcić, żeby oddzielili się dla Boga. I to uświęcenie wyraża się w tym, że mają się powstrzymywać od różnych form przeteczeństwa. Co to jest przeteczeństwo? W pierwszym rzędzie przeteczeństwo jest to, gdy o tym myślimy, niewierność związana z niewłaściwym używaniem seksu przed związkiem małżeńskim. Cudzołóstwo jest trochę inne, gdyż ono jest już po zawarciu małżeństwa. I jeśli weźmiemy przeteczeństwo w różnych postaciach, to Pismo nie tylko skupia się na seksualnej wersji przeteczeństwa. Przeteczeństwem jest różnego rodzaju, na przykład religijnej niewierności, nazywana raz przeteczeństwem, gdy dotyczy sytuacji właśnie Kościoła. I tam są sytuacje takie jak bałwochwalstwo nazwane, przyrównane do przeteczeństwa, do, możemy powiedzieć, duchowego przeteczeństwa, choć tam słowo duchowe nie jest dodane, jest po prostu określone to jako przeteczeństwo. Więc też mamy w objawieniu Jana przetecznicę, wielką przetecznicę, Babilon Wielki, która jest tak określona właśnie tym terminem. I wcale nie chodziło o to, że ona tylko i wyłącznie zgrzeszyła w sferze niewłaściwego używania daru Bożego, jakim jest seks. Lecz chodziło o wszelkiego rodzaju, czy to czczenie demonów, czy to czczenie bożków, czy zabójstwa, czy kradzieże, czy innego rodzaju zepsucie. I my mamy się jako oblubienica barankowa, która jest przed ślubem, wstrzymywać od właśnie wszelkich form zdradzania Pana Jezusa przed tym ślubem. Nie przyłączajmy się do przetecznicy. Kto się łączy z przetecznicą, jest z nią jednym ciałem. To też jest powód, dlaczego na przykład mamy zamkniętą społeczność przy łamaniu chleba. Dlatego właśnie, że jeżeli mielibyśmy mieć otwartą społeczność, to dochodziłoby do ryzyka, że złączylibyśmy stół pański z przetecznicą. Gdyż osoba taka, która w różny sposób żyje niekontrolowany, bezkarności, o nieznanym świadectwie, być może nie zachowuje odpowiedzialności typowej dla tego stanu, w jakim dany człowiek jest,
Być może gdzieś na przykład łamie chleb z katolikami, czy wręcz z nawet innymi kręgami niechrześcijańskimi czasami ma społeczność. I teraz, jeżeli by była otwarta społeczność, taki człowiek przychodzi i mówi, ja wierzę w Pana Jezusa. I w otwartej społeczności musielibyśmy powiedzieć, witaj bracie, teraz jest łamanie chleba, za chwilę dostaniesz chleb, potem napijesz się z nami z kielicha. Nie, zasady Słowa Bożego mówią, że stół pański ma się kierować zasadami, które ustala Pan. I dlatego jest społeczność według Biblii taka, która wymaga od nas również zastosowania takich narzędzi jak list polecający, potwierdzający, że dana osoba, która łamie chleb na przykład u nas, jeżeli jedzie gdzieś w miejsce, gdzie nie jest ta osoba znana, a jest tam zbór, który trzyma się Słowa Bożego, to żeby bracia i siostry na tamtym miejscu wiedzieli, że ten brat jest oddzielony od przeteczeństwa zarówno tego związanego z religią, jak i przeteczeństwa związanego z moralnością, czy przeteczeństwa związanego z każdą inną postacią, jak Pismo określa to jako przeteczeństwo. Bo kto się łączy z przetecznicą, jest z nią jednym ciałem. I my jako wierzący mamy się uświęcać i nie łączyć się z przetecznicą. Mamy odpowiedzialność wobec Boga za siebie, ale też mamy odpowiedzialność wobec Boga za braci i siostry, którzy nam zaufali i którzy myślą, że kroczymy drogą pańską, wzywając Pana z czystego serca. Bo jest powiedziane też do Tymoteusza, a młodzieńczych pożądliwości się wystrzegaj i zdążaj do jedności z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. To jest młodzieńcza pożądliwość, żeby teraz hura z wszystkimi wszędzie razem było fajnie. Uświęcenie jest sprzeczne z tym. Uświęcenie mówi, że mamy dokonywać świadomych wyborów i separować się, oddzielać się od tych, którzy nie wzywają Pana z czystego serca lub nie ma ewidentnych dowodów z ich życia, że Pan Jezus jest ich celem. I ma każdy z nas utrzymać swe ciało w czystości i poszanowaniu. Ludzie nie szanują swoich ciał. Mieliśmy na pewno nie raz okazję spotkać takich nieszczęśników, którzy, tak jak mówi Słowo Boże, że człowiek okrutny kaleczy własne ciało. I aż jak się na niektóre przypadki patrzy, to aż boli, jak sobie człowiek wyobrazi, co ten człowiek zrobił, żeby mieć to wbite tu, gdzie ma wbite. Albo jak się oszpecił. Ale tu nie tylko chodzi o to zewnętrznie widoczne oszpecenie. Pan Jezus powiedział, że z obfitości serca usta mówią. Podobnie mowa ciała i wynika z obfitości serca. Mamy coś takiego jak mowę ust, ale też mamy coś takiego jak mowę ciała. Jeżeli ktoś mówi, a ciało jego mówi co innego, to nie ma zgodności w tym. W księdze Estery był taki przypadek, że król ustanowił takie prawo, że kto chce do niego przyjść bez zaproszenia, to musi ustawić się w jednym końcu sali i jeśli król zdecyduje, że może podejść, to wyciągnie do niego berło.
i wtedy ta osoba może podejść. A jeśli nie wyciągnie berła, to ta osoba ma być zgładzona. I Estera, chcąc załatwić sprawę ludu Bożego, przyszła i ryzykowała życie. I teraz wyobraźmy sobie, że oprócz tego, że ona się tam pojawiła, król ją obserwuje, nie słyszy jej słów, tylko widzi, jaka jest. Mowa ciała ma bardzo duże znaczenie. Czasami nie jesteśmy w stanie się porozumieć słowami, czy to ze względu na barierę językową, czy ze względu na inne bariery. Ale to, czy ciało mamy zachowane w czystości i poszanowaniu, mówi wiele o tym, co jest w sercu. Nie z namiętności żądzy, jak poganie. Właśnie poganie postępują, którzy nie znają Boga. Ci nieznający Boga postępują w namiętności żądzy. Czyli jest jakaś moda, chęć pójścia za ogólnym trendem. To jest namiętność żądzy. Nie ma w tym rozsądku, nie ma w tym trzeźwości. Jest tylko i wyłącznie taki niekontrolowany bieg, podobny do tego biegu, jaki widzieliśmy w przypadku tego stada świń, w które weszło legion demonów. Tak właśnie zachowują się poganie, którzy nie znają Boga, że działają według namiętności żądzy. Nie da się tego w żaden sposób zatrzymać. Słowo Boże też mówi o tym, że można to porównać do szerokiej drogi, która wiedzie na zatracenie. Nikogo na tej szerokiej drodze nie widać, żeby zawracał, chyba że zszedł właśnie na wąską drogę, która prowadzi do życia wiecznego. Jest to zawsze łaska Boża, nawrócenie takiej osoby z tej szerokiej drogi idącej na zagładę. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Jest tu wyraźnie podkreślone, że Bóg jest mścicielem tych wszystkich rzeczy. Ostatnio mieliśmy okazję podobny werset mieć, że to Bóg jest mścicielem, rozważać w kontekście szerszym, że wobec każdego krzywdziciela Pan jest mścicielem. Tutaj jest podkreślony ten węższy krąg, żeby nie oszukiwać w jakiejkolwiek sprawie swego brata. Brat oszukany silniejszy stawia opór niż zasuwy pałacu. Jest tak w przypowieściach powiedziane. Generalnie, jeśli zranimy jakiegoś wierzącego, to doprowadzamy do rozmnażania się bezprawia. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, miłość wielu chłodnieje. I dlatego w Laodycei jest to już stan taki, że jest tam kościół przedstawiony nie jako gorący, a już wystygnięty do letniości. Bo nie jest zimny jak świat, a nie jest już gorący jak ci, którzy kochają Boga ze całego serca. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Tu jest przedstawiony po raz kolejny ten argument, że jesteśmy powołani, aby Bóg miał swój lud dla swego imienia, oddzielony od całej reszty. I nie jest to rzecz błaha, dlatego że tutaj Paweł stosuje bardzo mocny argument, że kto odrzuca to, to nie odrzuca sobie tutaj Pawła, ale odrzuca
Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego. Odrzucenie Boga to jest bardzo poważna sprawa. Jeżeli ktoś sobie myśli, że może żyć po tym, co nazywamy narodzeniem na nowo, że stał się owcą, jako owca narodzona na nowo, może żyć jak świnia albo pies, to odrzuca nie człowieka, lecz odrzuca Boga, który nam też daje Ducha Świętego. Ducha Bożego Świętego. Duch Święty mieszka w osobie nawróconej, narodzonej na nowo i wydaje owoc. Takie świadectwo widzimy w wielu miejscach Pisma Świętego. Więc jeżeli mamy tutaj ten argument, to jeżeli ktoś sobie myśli, że to jest tylko taka modlitwa grzesznika, którą ja sobie zmówię i wtedy Bóg ma obowiązek mnie przyjąć do nieba, to tak nie działa. Albo wierzysz całego Chrystusa, albo wcale. Jezus jest Panem. Jeśli On jest Panem, to panuje w życiu. Jest to zbawienie z łaski, ale nie zapominajmy o tym, że po narodzeniu na nowo mamy do czynienia z nowym niemowlakiem, który jest zamieszkany przez Ducha Świętego i który, będąc sobą, żyje życiem Bożym i nie jest w stanie zaakceptować kompromisów. Nie jest w stanie odrzucić Boga, bo jest dzieckiem Bożym i żyje dla Boga. Można takiego powstrzymywać, ale on żyje dla Boga. Niezależnie od przeciwności. A o miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. Tak, to Bóg pokazał nam, dając swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, jako pierwszy. Czytamy o tym w pierwszym liście Jana, 4 rozdział, że to Bóg pierwszy ofiarował Syna, to Bóg pierwszy umiłował nas i dał swojego Syna. A nie my umiłowaliśmy Boga. To najpierw Bóg nas umiłował i rozlał miłość w sercach naszych przez swojego Ducha Świętego. I teraz można to porównać do dwóch jezior w Izraelu. Jest jedno jezioro, które jest pełne ryb i pełne życia. I drugie jezioro, które jest zgniłe i skiśnięte. To jest obraz duchowy. Czym różnią się te dwa jeziora? Jezioro to pełne ryb, o ile dobrze pamiętam, chyba chodzi o Genezaret. Jest jeziorem, do którego miłość wpływa i miłość wypływa. Dając, otrzymujesz. Natomiast martwe morze, skisłe, tylko otrzymuje. Nie ma z niego odpływu. Nie ma tam życia. Nie ma tam ryb. Jeśli myślisz, że miłość Bożą zatrzymasz tylko dla siebie, to już jest dowód błędu, ale to doprowadza do skiśnięcia. Doprowadza do zgnilizny. Niszczy wszystko. To jest po to, żeby przekazywać dalej. To jest po to, żeby miało jak najszerszy wypływ. Z tych dwóch jezior możemy się bardzo dużo nauczyć. I jakiekolwiek problemy w życiu bardzo często wynikają z tego, że właśnie próbujemy sobie stworzyć takie fajne jezioro martwe, morze martwe. Czyli przyjmować od Boga tylko dla siebie.
Tak? Się da, ale to jest wyjątkowo niekorzystna strategia. O miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać, bo jesteście sami przez Boga pouczeni, że należy się nawzajem miłować. I znowu, to jest typowe napomnienie ku pomnażaniu, bo Paweł mówi, to zresztą czynicie względem wszystkich braci. My zaś napominamy was, bracia, abyście jeszcze bardziej obfitowali, czyli ten sam mechanizm, który w pierwszym i drugim, w pierwszym wierszu jest, abyście tym bardziej obfitowali. Tu się powtarza, abyście tym bardziej obfitowali. Mamy, jeżeli mamy taki model, że przyjmujemy Bożą miłość i ją oddajemy, to mamy jeszcze bardziej obfitować. Nigdy nie będzie za dużo. I gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swe obowiązki i pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy. Tutaj są takie rzeczy, które odróżniają nas od świata. Żywot cichy. Nie wrzask, lecz cichy żywot. Nie przeszkadzający innym, lecz cichy. Jedyna rzecz, która ma naszych sąsiadów doprowadzać do szału, to to, że ciągle mówimy o Panu Jezusie. Mamy prowadzić żywot nie narzucający się, nie nachalny, nie absorbujący innych. Jak ktoś popełnia przestępstwa, to zaraz musi do niego przyjechać policja. Jak ktoś wywołuje pożary, bo jest niedbały, to co chwila zawraca głowę straży pożarnej i tak dalej, i tak dalej. Żywot cichy. Pełnić swe obowiązki. Każdy z nas ma pewien zakres obowiązków. Matka czy ojciec spełnia swoje obowiązki wobec dzieci. Dzieci mają zakres obowiązków wobec rodziców, wobec obowiązków edukacyjnych i tak dalej. I pracować własnymi rękami. Jest tutaj oczywiście pokazana kwestia taka, żeby nie być darmozjadem, żeby nie wisieć na innych osobach, żeby być potrzebnym, żeby ta praca dawała efekty. Nie może tak być, że człowiek po prostu, gdyby zniknął, to nikt nie zauważył. A porwali Ksińskiego. A nie, nie zauważyłem. Po prostu jest to rzecz taka, że jeśli będzie pochwycenie, to żeby świat boleśnie się przekonał, że nas brakuje. Bo do tego zmierzamy. Od 13 wiersza jest mowa o zabraniu wierzących z tego świata. I jeżeli będziemy choć cicho pełnić swoje obowiązki, to nagle się okaże, że powstaje luka. Jeśli będziemy pracować na siebie, to gdy nas Pan zabierze, nikt nie odetchnie z ulgą, lecz powie, no to kto teraz to będzie robił? I 12 wiersz, który mocno podkreśla rzecz bardzo często zapominaną, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc spoza zboru nie byli zdani. Nie tylko mamy być uczciwi wobec braci i sióstr, tak jak wcześniej o tym była mowa, ale mamy wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępować. I najlepiej być wystarczalnymi na tyle wewnątrz braci i sióstr, żeby nie musieć korzystać z zewnętrznego wsparcia. Tym różnimy się między innymi jako wierzący
Pana Jezusa od religii różnych. Bo w religiach jest powiedziane, masz być uczciwy wobec wiernych, a niewiernych możesz oszukiwać. I tak jest w wielu religiach, że jest takija na przykład i ketman. To są dwie takie strategie, które w pewnej religii można stosować. Jest to jedno kłamstwo poprzez powiedzenie niecałej prawdy, to jest ketman, jest to dozwolone w stosunku do tych, którzy nie są na przykład w islamie. A takija jest to celowe okłamywanie drugiej osoby, dlatego że wiadomo, że jest to człowiek, który nie jest muzułmaninem. No tego typu fałszu w ogóle nie ma w chrześcijaństwie. Paweł mówi tak, abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Cel nie uświęca środków. Mamy po prostu być zawsze szczerzy, zarówno wobec braci, jak i wobec tych, którzy do nas nie należą. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Ludzie, którzy nie mają nadziei, jak człowiek umrze, to się smucą. Niedawno miałem takie doświadczenie, że wierząca ciocia z mojej rodziny organizowała pogrzeb swojego ojca, który zdążył pojednać się z Bogiem z tego, co ona mówiła, bo mu świadczyła. I nie potrafiliśmy rozmawiać o tym ze smutkiem. Owszem, jest ciężar organizacyjny, przygotowania pogrzebu i tym podobne rzeczy, ale wierzący nie smucą się w czasie, gdy mowa jest o przejściu z życia do śmierci. Dlatego, że jest to wręcz nazwane snem. Jeśli dana osoba jest wierząca, to można powiedzieć, że to jest tak, jakby na chwilę zasypia w prochu śmierci, to niedoskonałe ciało sobie w tym prochu się rozłoży, zjedzą je robaki i później dostaniemy nowe, uwielbione ciało, podobne do ciała Pana Jezusa. Czyli ci, którzy zasnęli, nie powinni w nas wywoływać smutku. Nie mamy się smucić, zwłaszcza w sposób ciągły, bo taka chwilowa rozłąka to oczywiście jest powód do tego, żeby przyjąć to z powagą. Natomiast jeśli chodzi o to, że nie mamy praktykować czegoś takiego jak w świecie, że jest roczna żałoba po kimś tam, półroczna po kimś tam i tak dalej, i tak dalej. Nie ma to biblijnego uzasadnienia. Bo to ma uzasadnienie tylko, jeśli ktoś nie ma nadziei. Ale jeżeli my mamy nadzieję, to wiemy, że jako chrześcijanie nigdy nie widzimy się po raz ostatni. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, a przecież tak wierzymy, Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał. I skoro tak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Przywiedzie z Nim, z Panem Jezusem, tych, którzy zasnęli. Jeśli kogoś mamy pochowanego i ta osoba była wierząca, pojednana z Bogiem, to ta osoba będzie przywiedziona z Panem Jezusem. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, czyli nie na podstawie baśni, tylko słowa samego Pana. Że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Ci, którzy są w grobach, a byli znani nam jako wierzący, którzy są własnością Pana Jezusa,
będą najpierw wzbudzeni przez Pana Jezusa w czasie pochwycenia i potem my do nich co? Dołączymy w powietrzu. Jest tutaj w 16 wierszu to wyjaśnione, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a potem my, którzy żyjemy, jeszcze nie zasnęliśmy, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. To jest radosne oczekiwanie, które nas czeka, że Pan Jezus przyjdzie i tak jak mówiliśmy już, może się to stać w każdej chwili, gdyż nie ma żadnych barier ku temu. Pismo Święte nie wyznacza żadnych wydarzeń pomiędzy w niebo wstąpieniem Pana Jezusa, zesłaniem Ducha Świętego na ziemię, a pochwyceniem. I już za czasów Pawła apostoł oczekiwał Syna Jego z niebios. I już w pierwszym wieku do Tesaloniczan pisał o tym, że my będziemy pochwyceni. Oczekiwał, że to stanie się jeszcze za jego życia. Że to może stać się w każdej chwili. Nie możemy dawać posłuchu różnym mitycznym opowieściom, że coś tam musi się przed pochwyceniem wydarzyć. Poza tym, co już się wydarzyło, czyli, że Pan Jezus przygotował nam miejsce. Tak mówi Ewangelia Jana, 14 rozdział od 1 do 3, że Pan Jezus poszedł i przygotował nam miejsce przez to, że został ukrzyżowany, zamordowany, złożony do grobu, zmartwychwstał, został wzięty do nieba. I teraz jest już to wszystko na nas przygotowane, dla nas przygotowane i na nas gotowe. Mieszkania w domu Ojca. Jest taka kwestia czasami poruszana, bardzo makabryczna. Czy chrześcijanie będą przechodzić przez ucisk, czy też będzie pochwycenie przed uciskiem? To jest rzecz oczywista, że będzie to przed uciskiem. Można to porównać do sytuacji, gdy wielkie mocarstwo, a my mamy wielkiego Boga i jesteśmy częścią wielkiego mocarstwa, i gdy wielkie mocarstwo wywołuje jakiemuś krajowi wojnę, to w pierwszej kolejności można rozpoznać, że zacznie się wojna po tym, że to państwo wycofuje ambasadorów. I dokładnie tak samo jest z chrześcijanami. Chrześcijanie są ambasadorami nieba. My tu mamy głosić Ewangelię i w pewnym momencie stosunki dyplomatyczne ze światem zostaną zerwane. Wszyscy dyplomaci zostaną wezwani do nieba, do kraju pochodzenia i zaczną się działania wojenne. Bóg jest gotów, aby sądzić. Dlatego też Dzień Pana jest dla nas radością, ale dla świata jest największą z możliwych katastrof. Dla nas jest to oczekiwanie, radość, bo będziemy na zawsze z Panem. Dla tych, którzy odrzucili Ewangelię, którzy nie poddali się Słowu Bożemu, nie przyjęli Pana Jezusa, to jest to moment, kiedy można to porównać do przyjścia jak złodziej w nocy. Zostaną okradzeni ze wszystkiego, pozbawieni jakiejkolwiek nadziei na happy end. 5 rozdział, 24 wiersz Ewangelii Jana. Pan Jezus powiedział: zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. Taką obietnicę mają wierzący.
Niewiara to jest po prostu nieposłuszeństwo Słowu Bożemu. Wiara to jest przyjęcie tego, co mówi Słowo Boże, jako pewnik. Bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. I czegoś takiego jak ateiści w zasadzie nie ma. Bóg nie wierzy w ateistów. Bóg stawia każdego człowieka przed odpowiedzialnością, żeby się pojednać z Bogiem i w ogóle nie dyskutuje z niewierzącym na temat swojego istnienia. Byłoby to obraźliwe dla Boga, gdyby musiał udowadniać swoje istnienie. I też nie musi tego robić, bo jest powiedziane, że Bóg włożył wieczność w ich serca. Każdy człowiek ma tęsknotę za Bogiem. Może kłamać, może być głupi i powiedzieć w sercu swoim, nie ma Boga. Ale zaraz potem psalm dodaje, że to wynika z nieprawości, z buntu wobec Boga, a nie z tego, że on ma jakiekolwiek wątpliwości. Szuka sobie różnych wymówek. Szuka sobie takiego Jambresa, który, gdy Mojżesz przed Faraonem pokazywał znaki, to ci kapłani, wśród nich był Jambres, a ten drugi podobne imię. Jannes. Obaj potrafili zrobić podobne znaki aż do trzeciego razu. Potem czytamy, że jak Faraon po raz pierwszy zatwardził swoje serce, po raz drugi w wyniku tych fałszerstw zatwardził swoje serce, to potem czytamy, że to Bóg zatwardził swoje serce. Potem Jannes i Jambres sami powiedzieli mu, tu palec Boży jest, ale dla Faraona było to już po przekroczeniu pewnego punktu, jak gdyby przekroczył taką czerwoną linię, poza którą tylko już może wierzyć i drżeć, bo demony wierzą i drżą, wiedzą, jaki jest ich koniec. To jest strasznie okropny stan, gdy bezbożny już tak zatwardził swoje serce, że tylko może oczekiwać sądu i nie wierzy już, że mógłby przyjść do Pana, bo uważa jak Kain, że jego kara jest zbyt wielka, aby można byłoby mu ją odpuścić. To jest droga Kaina, to jest całkowicie pomylona droga. Ale dla nas jest to, że będziemy zawsze z Panem. Będziemy się radować w Bożej obecności. Pan Jezus przyjdzie po nas, zabierze najpierw tych wszystkich, którzy zasnęli w Chrystusie i będzie jedno wielkie zgromadzenie do imienia Pana Jezusa w niebie, w powietrzu. Nie będzie już łez, bo Bóg otrze wszystkie. Nie będzie bólu. Będziemy w nowych ciałach. Będziemy mieli takie ciała, jak uwielbione ciało Pana Jezusa. W czasie pochwycenia nie musimy brać czapki, nie przeziębią nam się zatoki. Będziemy w okamgnieniu w powietrzu z całego świata. Wszyscy święci. I pocieszajmy się nawzajem tymi słowy. Bo jest to informacja, która nas pociesza. Jest to rzecz, która daje nam siłę i radość w codziennym życiu. Warto pamiętać, że skoro Pan Jezus po nas przyjdzie i nas weźmie do nieba, to nie ma potrzeby oddawać się wszeteczeństwu. Nie ma potrzeby różnych rzeczy, które mieszałyby nas z tym światem, podejmować. Ambasador nie miesza się z ludem kraju, w którym jest ambasadorem. On tam jest tylko i wyłącznie po to, żeby realizować cele kraju, którego jest ambasadorem. W ogóle nie obchodzi go to, co sobie myślą o nim ludzie z kraju, w którym jest, jeżeli to stoi w sprzeczności z interesami jego kraju.
jest nawet całkowicie inna perspektywa temu towarzysząca. Więc jeżeli my mamy już miejsce w niebie, bo Efezjan mówi, że jesteśmy osadzeni w okręgach niebieskich i za chwilę również nasze ciała tam się znajdą, to co nas w tym świecie jeszcze ciągnie do tego, żeby mu się przypodobywać? Nic nie ma takiego.